Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim nowym kanale. Ja nazywam się Bogumił Rzadkosz i będę prowadził dla Was kanał Saunologia. Na kanale Saunologia będę dzielił się z Wami moją wiedzą na temat sauny fińskiej. Również bardzo serdecznie chciałbym podziękować naszemu partnerowi sauna.pl za to, że umożliwił nam nagrywanie w saunie tych wspaniałych odcinków. Moim głównym celem, dla którego stworzyłem ten kanał, jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy na temat sauny i saunowania w Polsce. Zachęcił mnie również fakt, że na polskim YouTubie brakuje takiego kanału, na którym można byłoby się dzielić taką wiedzą. Dodatkowo, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, może chcielibyście, żebyśmy nagrali jakiś specjalny film o jakimś zagadnieniu, to piszcie w komentarzach, na pewno się nad tym pochylimy, przygotujemy i dla Was specjalnie nagramy taki filmik. Dodatkowo obserwując, jak wiele takich błędów merytorycznych wychodzi, jeżeli chodzi o zagadnienia w saunie, tak na przykład jak bania ruska, która jest w Polsce bardzo często utożsamiana jako bania z gorącą wodą, a nie jako kultura saunowania wywodząca się z Rosji. Dlatego też chciałbym tę wiedzę jakby tak usystematyzować, żeby każdy w Polsce wiedział, jak to naprawdę wygląda i umiał się posługiwać po prostu tymi zagadnieniami, to też ułatwi Ci, załóżmy, zakup czy zapytania w różnych miejscach. Będziesz po prostu dobrze zrozumiany. Na kanale Saunologia będę dla Was publikował filmiki w czterech działach. Pierwszy z nich będzie o saunowaniu, taki ogólny. Będzie to głównie skierowane do osób, które zaczynają swoją przygodę z saunowaniem, już które saunują i chcą się jeszcze dodatkowo dowiedzieć. Będą tu filmiki typu, co to jest w ogóle sauna fińska, jak z niej korzystać prawidłowo, jak się do tego przygotować najlepiej, jak sobie radzić, jeżeli macie jakieś schorzenia i co z tym zrobić. No po prostu jak zacząć to robić w taki sposób, żebyście się czuli w niej komfortowo, żebyście się przede wszystkim nią nie zrazili, bo sauna fińska jest naprawdę wspaniałym miejscem do relaksu i wypoczynku. Kolejny dział będzie poświęcony dla osób, które są już bardziej świadome lub które będą już planowały wybudowanie sobie lub zakup takiej sauny do domu. Będą tam głównie filmiki właśnie, jakie drewno wybrać, jaki piec, rzeczy, które są bardzo istotne i które wpłyną później na to, w jaki sposób będziecie z tej sauny korzystać i czy będziecie komfortowo z tej sauny korzystać, i to będzie wszystko zgodne tutaj z fińską filozofią saunowania. Dobrze, kolejny dział, czyli trzeci, to będą ciekawostki. W nich będę się skupiał na pokazywaniu Wam bardzo ciekawych saun, które można spotkać na całym świecie, a również w Polsce. Coś, co po prostu może nawet nie będziecie wiedzieć, że takie miejsca istnieją, a kiedyś może znajdziecie na to czas, żeby je odwiedzić i przeżyć to w sposób wyjątkowy. Również tutaj będę mówił o innych rodzajach łaźni, typu sauna fińska, czyli na przykład ruska bania, czy sauna w stylu niemieckim, gdzie główną rolę pełni saunamistrz. Pochylimy się troszkę nad amerykańską kulturą, czyli indiańskie sposoby właśnie na tworzenie takich namiotów potów. Namioty poty? Namiot potów, no. A ostatni dział, który chcemy dla Was zrobić, to jest taki savoir-vivre w saunie. Bo chodzi bardziej tutaj o to, że będziemy się starali nagrać wszystkie filmiki, które sprawią, że będziecie bardzo komfortowo się czuli, nawet jeżeli zaczynacie przygodę z sauną, będziecie bardzo komfortowo czuli, czy się pojawicie w jednym, czy w drugim miejscu, nie będziecie mieć obaw, że czy coś robicie nie tak, albo jakieś rzeczy robicie niepoprawnie, to tutaj będzie cały dział temu poświęcony. Chciałbym na tej kanale dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego proszę Cię o danie łapki w górę, zasubskrybowania tego kanału, udostępnienie na kanałach społecznościowych, gdyż im więcej osób dowie się o tym kanale, tym więcej osób będzie mogło korzystać z sauny fińskiej naprawdę z prawdziwymi, cudownymi przeżyciami. Chcę być tutaj dla Was raz na tydzień, dlatego w piątek o godzinie 20 zawsze będziemy publikować nowy film dla Was. Dzięki, trzymajcie się, cześć!